Dzień dobry. Proszę Państwa, kolejny wykład z nadzoru przyrodniczego dla studentów ochrony środowiska będzie poświęcony dzisiaj nie tyle specyficznej formie tego nadzoru. Ja ją dla swoich potrzeb nazwałem nadzorem ukierunkowanym, ponieważ do tej pory mówiłem Państwu, w jaki sposób ogólnie przeprowadza się działania związane z nadzorem przyrodniczym. Nie było tam specjalnego rozdzielenia na jakieś grupy organizmów, na organizmy, gatunki o różnym statusie. Natomiast teraz powiem o sytuacji dosyć specyficznej, kiedy prowadzimy nadzór, w ramach którego zdecydowanie bardziej będzie nas interesowała jakaś grupa organizmów z różnego względu. Z jakiego? O tym za chwilę. Także nadzór ukierunkowany. Proszę Państwa, niewątpliwie Przy wszystkich działaniach podejmowanych przez człowieka w środowisku naturalnym szczególny nacisk będziemy kładli na zinwentaryzowanie, czyli na znalezienie, na określenie liczebności, na określenie zasięgu, tras migracji potencjalnych i rzeczywistych oraz na zagrożenia, jakie płyną dla gatunków rzadkich i ginących. To jest to nasze oko w głowie i rejestr takich gatunków nosi nazwę wraz z opisem ich stanu na konkretnym obszarze, nosi nazwę Czerwonej Księgi Zwierząt. Mamy także Czerwone Księgi Roślin, ale akurat w tym przypadku chciałbym mówić o zwierzętach. Polska Czerwona Księga została stworzona na wzór międzynarodowej Czerwonej Księgi Gatunków Zagrożonych i jedną z takich składowych opisu danego gatunku jest propozycja określonych form ochrony. Jeśli prowadzimy nadzór nad jakimś obszarem, gdzie dany gatunek albo występuje, albo może występować, musimy zwrócić uwagę, jaką z proponowanych, albo może nowych, form ochrony dałoby się lub należało właśnie tam zastosować. Oczywiście wymaga to znajomości biologii, wymaga to pewnego doświadczenia, ale doświadczenia nabywa się podczas pracy terenowej. Także namawiam Państwa, jeżeli będziecie pracować kiedykolwiek przy nadzorze, jeśli będziecie pracować w takim zespole, to nie jest jakaś odkrywcza rada, ale czytajcie jak najwięcej, starajcie się jak najwięcej o tych potencjalnych mieszkańcach danego obszaru dowiedzieć. Proszę Państwa, i teraz popatrzmy, jakie kategorie gatunków wymieniane są w Czerwonej Księdze Zwierząt. Ja będę oczywiście brał tutaj odniesienia do Księgi Polskiej. Gatunki zanikłe lub prawdopodobnie zanikłe, określane symbolem EXP, prawdopodobnie zanikłe. To jest znacznie bliższe prawdy określenie, ponieważ z tym zaniknięciem wychodzą czasami pewne ciekawe kwestie, to znaczy gatunek, który był uważany za nieistniejący, nieobecny na obszarze Polski nawet przez kilkadziesiąt lat, ni stąd, ni zowąd zostaje gdzieś stwierdzony przez wiarygodnego obserwatora. Taka sytuacja miała niedawno miejsce z dropiem, o którym myślano, byliśmy przekonani, że wyginął co najmniej te 25 lat temu. Natomiast ni stąd, ni zowąd z wiarygodnego źródła otrzymujemy sygnał o obserwacji tego stepowego gatunku. Bywają sytuacje, kiedy konkretny gatunek znajduje się na granicy zasięgu, znaczy nasza granica
państwowa, jest jednocześnie granicą jego zasięgu i obserwacje blisko granicy mogą się zdarzyć w każdej chwili. Tak jest również z jaszczurką zieloną, kolejną tutaj w kolekcji. O jesiotrze zachodnim, ostatnio odłowiony blisko 30 lat temu, ale nie jest powiedziane, znajduje się wciąż na liście polskiej ichtiofauny. Kureczka karliczka, czyli karliczka zwyczajna. Pustułeczka, to jest wszystko to samo. Także gatunki albo zanikłe, albo bardzo, bardzo rzadkie. Oczywiście, jeśli coś takiego stwierdzamy podczas nadzoru, to dokładamy wszelkich starań, zawiadamiamy wszystkie czynniki, niemalże łącznie z premierem o takiej obserwacji. Oczywiście żartowałem, premiera to niewiele obchodzi, ale w każdym razie robimy wszystko, poruszamy niebo i ziemię. I przykład takiego gatunku hubara, tej akurat nie zobaczymy na pewno w Polsce, ponieważ jest to hubara kanaryjska, ale nie miałem zdjęcia naszej w cudzysłowie, tej hubary, która była niegdyś stwierdzana na obszarze Polski. Uwierzcie mi Państwo, że jest bardzo podobna. No także posiłkowałem się tą z Lanzarote. Następnie mamy gatunki skrajnie zagrożone, czyli takie, których liczebność jest bardzo niewielka, z pewnością występują na obszarze Polski. Niemniej no też każde ich stwierdzenie to jest meldunek do komisji faunistycznej i niemalże takie postępowanie jak przy tej poprzedniej grupie również poruszamy niebo i ziemię, nagłaśniamy sprawę obecności tego gatunku w konkretnym miejscu, zwłaszcza jeśli stwierdzamy, że jest na konkretnym obszarze zagrożony w jakiś sposób. Na przykład realizowana jest w pobliżu jego stanowiska jakaś inwestycja. To są przypadki, kiedy z dużym prawdopodobieństwem doprowadzimy do zaniechania tej inwestycji, przynajmniej na jakiś czas do jej odłożenia, aż do wypracowania określonego konsensusu, jakiejś logicznej linii postępowania. Popatrzcie Państwo na przykłady. Głuszec, no z pewnością jest w naszej awifaunie. Są obszary, na których jest stwierdzany, jest badany, ale jest gatunkiem skrajnie zagrożonym. Liczba takich izolowanych, niewielkich populacji jest bardzo niewielka. Kraska, ptak, który nie wiadomo, czy wciąż jest w Polsce obecny. Dziuplak przepięknie ubarwiony, ale no, nie widziano z tego, co mi wiadomo, od kilku lat. Kulon, którego Państwu pokazywałem przy innej okazji, ale nie z Polski. Ta sama sytuacja. Wśród ryb łosoś. No łosoś, sądzę, że przy kolejnej aktualizacji czerwonej księgi zmieni swój status, ponieważ skrajnie zagrożonym już nie jest. Jest nawet gatunkiem łownym, ale niech to znowu będzie dla Państwa przykład, że taka czerwona księga, taka klasyfikacja jest tworem dynamicznym i dobrze przeprowadzany nadzór przyrodniczy pozwala na jej aktualizację. To znaczy na stwierdzanie, czy dany gatunek się wciąż mieści w danej kategorii, czy może należało go przenieść w jedną albo w drugą stronę. Może stał się rzadszy, może stał się pospolitszy,
I już nie ma sensu, żeby zajmował tutaj miejsce innych. Niech większy wysiłek pójdzie na te pozostałe. Z ptaków jeszcze. Orlik grubodzioby, orzełek włochaty. Rybitwa czubata, rybitwa popielata. Rybitwa popielata jest jeszcze dosyć często, jeszcze stwierdzana. To samo jest z sokołem wędrownym, to samo jest ze świstunem. Także jeszcze raz to, co powiedziałem. Nadzór, obserwacje, zgłaszanie. Wszystko to sprawia, że nasze działania nie będące jak gdyby bezpośrednio elementem nadzoru przyrodniczego pomagają w sporządzaniu wytycznych, które są przydatne dla specjalistów od ochrony. Jako ilustracja rybitwa czubata, jeden z gatunków, który tutaj został wymieniony. Również zdjęcie nie jest z naszego kraju. Nigdy nie widziałem rybitwy czubatej w Polsce, w związku z tym, ale to nie znaczy, że jej nie ma. Proszę Państwa, to są gatunki, które na pewno są u nas obecne, tylko że większość ludzi ich nie widziała. N. Gatunki bardzo wysokiego ryzyka, silnie zagrożone. Ponownie, tu już nie musimy stawiać na nogi jakichś bardzo, bardzo wysoko postawionych urzędników ani urzędów, ale też koniecznie powinniśmy nagłośnić sprawę stwierdzenia danego gatunku, znowu zwłaszcza jeśli znajduje się w sytuacji zagrożenia wskutek realizacji jakiejś inwestycji. Ja to powtarzam, proszę Państwa, bo nadzór przyrodniczy, nawet jeżeli nie prowadzimy go na zlecenie jakiejś firmy. Nie prowadzimy go, tak nieładnie powiem, zarobkowo, ale po prostu jesteśmy gdzieś w terenie, nawet przypadkiem i coś stwierdzimy rzadkiego. Zobaczymy, że interesy, załóżmy jakiegoś inwestora, zagrażają temu stanowisku. Powinniśmy reagować, niech to nam wejdzie w krew, niech ta chęć do ochrony przyrody, to przekonanie o jej konieczności wejdzie nam w krew, niech stanie się po prostu elementem naszego życia. Bardzo górnolotnie to mówię, ale ja tak po prostu uważam. W związku z tym zachęcam Państwa do zwrócenia uwagi na te słowa. I tutaj zwróćcie Państwo uwagę, gatunki bardzo wysokiego ryzyka, zwłaszcza na te, które były nie tak dawno, jeszcze ćwierć wieku temu, w miarę pospolite. Natomiast w tej chwili stanowią już prawdziwą rzadkość. Nie tak, żebyśmy pisali listy o nich, ale o ich zobaczeniu, ale ich liczebność spada na łeb, na szyję, mówiąc kolokwialnie, z różnych przyczyn, tak, na przykład z przyczyny degradacji siedlisk, tak jest w przypadku bataliona, cietrzewia, nie ma tokowisk, orła przedniego, susła perełkowanego, nie ma stepów. No a jeśli chodzi o pozostałe gatunki, nie jest z nimi jeszcze tak tragicznie, ale żbik. Nie wiadomo wciąż ile ich jest. Prawdopodobnie bardzo niewiele. Zwróćcie Państwo uwagę, w ostatnim wydaniu Czerwonej Księgi żubr wciąż jest uważany za gatunek bardzo, bardzo wysokiego ryzyka. Stąd na przykład nie ustaje się w wysiłkach, nie ustaje się w badaniach nad zmiennością genetyczną polskiego stada żubrów, zwłaszcza białowieskiego, i dlatego prowadzi się introdukcję w różne rejony Polski, żeby zapewnić jak największą różnorodność genetyczną w obrębie tego gatunku. To jest akurat działanie bardzo, bardzo przemyślane, bardzo wyrozumowane właśnie przy okazji gatunków bardzo wysokiego ryzyka. Ilustracja, żółw błotny, jedyny naturalnie występujący żółw w Polsce, jedyny gatunek rodzimy.
Taka enklawa to jest Poleski Park Narodowy, ale poza jego obszarem. Tam też nie jest taka sytuacja, że w każdym bagienku będziemy mieli żółwia błotnego, ale jeszcze nie ma tragedii. Natomiast we wszystkich innych rejonach Polski jest bardzo, bardzo rzadki. I znowu o każdym przypadku zarejestrowanym, zobaczenia, stwierdzenia tego gatunku należy bezzwłocznie meldować do opinii publicznej. VU od Vulnerable, gatunki wysokiego ryzyka narażone na wyginięcie. I popatrzmy, tutaj mamy znowu sytuację, że z pozoru nawet dość pospolite i za takie uważane, a jednak z różnych przyczyn uznane za takie, którym grozi poważne niebezpieczeństwo. Na przykład gniewosz plamisty. Ja w jego akurat przypadku, tego węża, bo to jest wąż, tak dla informacji, nie wiem, czy wynika to z jego rzeczywistej rzadkości, czy też z bardzo skrytego trybu życia i trudności w rozpoznawaniu tego gatunku. Ale, proszę Państwa, od tego są specjaliści. Uszatka błotna nazywana sową błotną do niedawna, wodniczka, no ten ptak herbowy, bagien biebrzańskich. Oczywiście już w tym przypadku gatunków wysokiego ryzyka już nie meldujemy o każdym spostrzeżeniu wodniczki, gdyż każdy odwiedzający na przykład bagno Ławki nad Biebrzą tą wodniczkę zobaczy, ona jest tam absolutnie pewna, ale zwracamy uwagę na wszystkie jej obserwacje w nietypowych miejscach, w miejscach, gdzie nikt jej wcześniej nie widział. Gdyby na przykład ktoś zaobserwował wodniczkę nad Jeziorkiem Czerniakowskim w Warszawie, no to jest to obserwacja, jest to coś o znacznie większym ciężarze gatunkowym, nomen omen, niż zaobserwowanie wodniczki na bagnach biebrzańskich. To samo z niepylakiem mnemozyna. W niektórych rejonach Pienin jeszcze jest dość często spotykany, ale gdybyśmy go zobaczyli gdzie indziej, w pasie wyżyn, nie mówiąc o pasie przejściowym, zdecydowanie natychmiast meldujemy. To jest bardzo ważna obserwacja. Wspominałem Państwu o wodniczce, że jeśli chcemy ją na pewno zobaczyć, to pojedźmy sobie na bagno Ławki, wejdźmy na taką długą, długą kładkę, która na mniej więcej 500-600 metrów w to bagno idzie i wzdłuż tej kładki będą latały wodniczki. Tak jak tutaj. Przy okazji zwróćcie Państwo, na podstawie tego zdjęcia można stwierdzić, że wodniczka się tam gnieździ. Skąd ja wiem? A dlatego, że wynosi odchody. Wynosi odchody młodych, nie swoje, takich cudów nie ma z gniazda. Jest ptakiem bardzo czystym, utrzymującym porządek. Także jeśli wynosi odchody pisnąt, no to musi się gnieździć. I wreszcie gatunki niższego ryzyka, ale bliskie zagrożenia. To jest też, Państwa, taki bufor ochronny. I jeszcze jest z nimi wszystko w porządku, ale trzeba uważać, bo w każdej chwili może się sytuacja wymknąć spod kontroli. I na przykład zaliczenie tutaj rysia osobiście uważam za duże niedoszacowanie, bo powinien się znaleźć zdecydowanie w którejś z poprzednich kategorii. To, że rysiom nic w Polsce na razie nic im na serio nie grozi, ale są dopiero bliskie zagrożenia,
Uważam, że ktoś po prostu jednak, nie pomyślał. Także w moim przekonaniu, nie wiem jak w Państwa, ale po to jesteście myślącymi, dorosłymi ludźmi o wysokim poziomie wykształcenia, żebyście nie podchodzili do wszystkich informacji bezkrytycznie, tylko żebyście je też troszkę przeanalizowali. Akurat ta kategoria w Czerwonej Księdze Zwierząt wydaje mi się najbardziej kontrowersyjna, bo wilk nawet jeśli jest ich 2000 w Polsce, to wciąż nie jest gatunkiem bezpiecznym. To samo można powiedzieć o niedźwiedziu. Nie wiem, jak wygląda kwestia wyjówki średniej, bo się akurat nią nie interesowałem, ale z piskorzem też nie jest za wspaniale. No i ten tutaj śliczny wilk zdaje mi się przyznawać rację. Jak ja nie jestem zagrożony, macie się o mnie nie troszczyć, wręcz przeciwnie. I teraz LC, list concern, gatunki na razie niezagrożone wymarciem, z różnych powodów wpisane do Czerwonej Księgi. Z różnych powodów, po prostu być może status jest niejasny w niektórych rejonach. Takie po prostu, kolejny bufor, tutaj się nie będę specjalnie zagłębiał. Na przykład Straszką Karpacką, tylko takie wyjaśnienie i umieszczenie w czerwonej księdze i niedoszacowanie liczebności wynika z tego, że była i dalej jest w części inwentaryzacji mylona Straszką Górską. Także niekiedy będzie to kwestia niepewnej identyfikacji, nieznajomości danego gatunku. Jeśli by ludzie przywiązywali większą wagę, lepiej znali po prostu, lepiej umieli rozpoznawać konkretny takson, prawdopodobnie okazałoby się, że jest go znacznie więcej, tak jak w przypadku rzęsowka tutaj oglądanego. Jeśli chodzi o Czerwoną Księgę Roślin, mamy 111 gatunków krytycznie zagrożonych i będę Państwu tutaj, ponieważ ja się przyznaję, że ja się znacznie słabiej znam na roślinach, to znaczy nie to, że się nie znam na nich w ogóle, bo w takim razie co bym tu robił, ale znam się gorzej niż na zwierzęcach, w związku z tym nie będę strugał omnibusa. Pokażę tylko Państwu przykłady z różnych kategorii. Krytycznie zagrożone to na przykład ostróżka wschodniokarpacka. Generalnie, ogólnie mamy w Polsce 111 gatunków z tym statusem, 111 gatunków roślin. Zagrożone 102 gatunki i przykładem jarząb szwedzki. Narażone. Głodek żółty. 102 gatunki. Zwróćcie Państwo uwagę na te liczby. One są mniej więcej podobne, wyższe niż w przypadku zwierząt, ale wynika to z tego, iż generalnie mamy więcej gatunków roślin. Dlatego więcej jest analogicznie w czerwonej księdze. Gatunki bliskie zagrożenia. No tu ja akurat mówiłem, że w każdej kategorii jest około 100, a tu nagle nam wychodzi, że tylko 11, no ale no, tak się złożyło. Grzybienie północne, bardzo podobne do grzybieni białych. Zwróćcie Państwo uwagę, również nazwa gatunkowa od razu w liczbie mnogiej. I tutaj jest nowa kategoria, czyli nowa, inna. Zwróćcie Państwo uwagę, nie mieliśmy jej w przypadku zwierząt. Data deficient, czyli
deficyt danych, brak danych. Stopień zagrożenia jest trudny do określenia z powodu właśnie braku danych. Dwa mamy takie gatunki w Polskiej Czerwonej Księdze Roślin. Na przykład, trochę to sfaulowałem z tym przezroczem, mogłem pokazać Państwu oba, jak są dwa, ale pokazałem tylko jednego, wiechlinę tatrzańską. Proszę Państwa, przy pełnie prowadzonym nadzorze, takim, który będzie kompletny, taki, który będzie pokazywał naszą wiedzę, naszą biegłość w tej dziedzinie, jest umiejętność określania także obecności, nieobecności, statusu gatunków, które nie są ujęte w jakieś konkretne definicje, w konkretne księgi, przykładowo. Natomiast pełnią określone funkcje ekologiczne i identyfikacja tych gatunków, prawidłowe ich określenie, bo one nie będą tego miały napisanego, wydrukowanego. Trzeba się będzie tego domyślić, analizując wszelkie relacje troficzne. Ale umiejętność właśnie taka będzie świadectwem naszego poziomu naukowego. I mamy tutaj takie pojęcie jak gatunek osłonowy. Kalka angielska umbrella species, czyli używa się także określeń gatunek tarczowy, celowy, to bardzo, bardzo rzadko słyszałem, ale jeśli tak jest podawane, to również to możemy zapamiętać. Chodzi o takie gatunki, których ochrona w automatyczny sposób, szczególna ochrona, wzięcie jej nadaniem jak gdyby określonego wysokiego statusu ochronnego w danym ekosystemie, w danej biocenozie, będzie łączyło się w sposób niezamierzony, ale bardzo korzystna relacja. Będzie połączone z ochroną innych, najlepiej jak największej liczby gatunków współwystępujących na danym obszarze, a także ich siedlisk. Gatunek osłonowy zapewnia ochronę innych gatunków, ponieważ występuje w konkretnym siedlisku, na przykład pełni określoną funkcję troficzną, żerując, przygotowuje, w pewien sposób zmienia siedlisko tak, że nadaje się ono lepiej dla innych gatunków. Te interakcje mogą być różnego typu, ale to generalnie o to chodzi. I proszę Państwa, przykładem takiego gatunku jest pachnica dębowa, jeden z najważniejszych gatunków naturowych, jeden z najważniejszych gatunków bezkręgowców, którego nie powinniśmy w żaden sposób przeoczyć przy jakichkolwiek badaniach terenowych. To jest chyba najważniejszy, że tak powiem, przedstawiciel fauny bezkręgowej przy badaniach, przy inwentaryzacjach przyrodniczych, już wręcz przysłowiowy. Drugim bardzo ważnym terminem, o którym już zresztą Państwu wspominałem, to jest gatunek kluczowy, key species, ewentualnie nazywany także gatunkiem zwornikowym, który jest niezbędny do prawidłowego funkcjonowania całego ekosystemu, warunkujący istnienie innych gatunków. Bardzo zbliżona definicja do gatunku osłonowego, ale tutaj mamy ten gatunek kluczowy, jak gdyby taki, wokół którego kręcą się wszystkie relacje troficzne. Ja nie mam z Państwem ćwiczeń, a szkoda, ponieważ bardzo chętnie porobilibyśmy, najchętniej porobił razem z Państwem, także jeśli się tak złoży, że będziemy jeszcze mogli wrócić w tym roku do normalnej nauki, to mimo wszystko poświęcę któreś zajęcia na tego typu ćwiczenie i oby. W każdym razie określenie gatunku kluczowego, warunkującego istnienie innych gatunków, nawet jeśli on jest nieliczny,
to ewentualnie nie jest najliczniejszym gatunkiem może, bo taki zupełnie skrajnie nieliczny to raczej nie będzie. Ale nawet jeśli się nie wyróżnia liczebnością, niczym się może nie wyróżniać, ale właśnie bez niego cały system się zawali. To będzie taki, w którym te strzałeczki oddziaływań w sieci troficznej, w sieci oddziaływań pokarmowych będą się najczęściej przy nim kumulować. Albo do niego dochodzić, albo od niego wychodzić. Coś go zjada, coś on zjada, jak największą liczbą innych gatunków będzie w różny sposób skorelowany. Mamy przykład właśnie takiego gatunku, znowu nam wraca wilk. Gatunek kluczowy dla całej biocenozy, warunkujący funkcjonowanie całej sieci troficznej wokół niego jak gdyby skupionej. Proszę Państwa, tutaj chciałbym, żebyście Państwo tylko sobie spokojnie przeczytali to przezrocze, ponieważ to jest znowu odniesienie do obszarów Natura 2000 i chciałem Państwu wyjaśnić pewne kwestie z tym związane. Od razu. Teraz zauważyłem bardzo, Państwa przepraszam, tu jest literówka bardzo, bardzo przykra, ponieważ wypacza cały sens. Nie mamy tu SOO, tu jest SOO, dobrze, specjalny obszar ochrony, skrót, łatwo się domyślić, oraz obszar specjalnej ochrony, tu powinno być OSO. OSO w tym miejscu. Proszę Państwa, obszary Natura 2000 są ustalane na podstawie dwóch dyrektyw. I zwróćcie Państwo uwagę na jedną kwestię. To jest albo dyrektywa ptasia, albo dyrektywa siedliskowa. Są tylko te dwie. Dyrektywa ptasia, jak sama nazwa wskazuje, skupia się na ptakach. Na obecności na danym obszarze albo jakiegoś rzadkiego bądź bardzo rzadkiego gatunków, albo na występowaniu jakiegoś cennego gatunku w dużej liczebności. I jeśli któreś z tych kryteriów jest spełnione, możemy występować o ogłoszenie danego obszaru obszarem naturowym na mocy dyrektywy ptasiej. Natomiast dyrektywa siedliskowa skupia jak gdyby w sobie, jest równocenna. Wszystkie pozostałe grupy zwierząt, to samo jeśli mamy jakieś cenne i tak dalej, ale z pozostałych grup i bezkręgowców, roślin oraz krajobrazów w siedlisk. Wszystko jest tutaj jak gdyby w jednym garnku. Czyli uderzająca jest jak gdyby taka dysproporcja między traktowaniem ptaków a wszystkich innych grup zwierząt i roślin i grzybów i tak dalej, i tak dalej. Z czego to wynika? Z dwóch kwestii. Po pierwsze, z ogromnej, na to często zwracam uwagę, z ogromnej popularności ptaków i z ogromnej skali zainteresowania nimi, tak wśród ludzi nauki, jak i wśród opinii publicznej. Można czasami odnieść wrażenie, że organizmy w Polsce, czy nie tylko w Polsce, na całym świecie jest tak podobna tendencja, przynajmniej w Europie, dzielą się na ptaki i całą resztę. Wynika to ze skali zainteresowania popularności, a na pewno nie ze znaczenia w ekosystemach. Ale z drugiej strony, żeby nie zwalać wszystkiego na popularność ornitologii, wśród ptaków mamy bardzo dużo typów ekologicznych, stosunkowo dużą różnorodność gatunkową i dużo organizmów wskaźnikowych. Także lepiej jest chyba czasami znać się dobrze na jakiejś grupie
zwierząt w tym przypadku i dobrze kojarzyć ich funkcje ekologiczne, ich znaczenie w poszczególnych ekosystemach. Proszę Państwa, kij ma zawsze dwa końce i warto sobie zdawać sprawę zarówno z pewnej niesprawiedliwości przy ważności jak gdyby obu dyrektyw, jak i na jak gdyby pewnym usprawiedliwieniu dla popularności ptaków. Na podstawie dyrektywy ptasiej wyznaczamy te OSO, nie SOO, OSO, obszary specjalnej ochrony. No i tutaj jest jeszcze raz wyjaśnienie, dlaczego kwestia osobnego potraktowania ptaków z czym jest związana. Mniej więcej to, co Państwu przed chwilą powiedziałem, wyprzedzając tekst. Mamy przykład ptaka, który wystarcza dla powołania obszaru specjalnej troski. To jest sokół wędrowny, a w zasadzie przez niektórych uważany za odrębny gatunek nawet, przez większość za podgatunek sokoła wędrownego, sokół berberyjski. Jestem bardzo dumny z tego zdjęcia, dlatego że ten sokół wędrowny siedzi na samym szczycie wulkanu, który się nazywa El Cuervo. El Cuervo to jest kruk po hiszpańsku, więc mamy sokoła, który sobie siedzi na kruku. Natomiast poza tym zdjęcie jest ładne. Nie wiem, co on robi specjalnie z tym szponem swoim, ale podoba mi się. Proszę Państwa, jeżeli na obszarze problemowym jakieś gatunki są liczne, też koniecznie musimy na nie zwrócić uwagę przy prawidłowym nadzorze, zwłaszcza w sytuacji, kiedy ich liczebność w skali kraju czy regionu maleje. Przykładem takiego gatunku jest czajka, widoczna tutaj. Liczebność czajek spada na łeb, na szyję, mówiąc kolokwialnie. Natomiast jeśli gdzieś trafimy na obszar, gdzie one są liczne, no to musimy to koniecznie w raporcie odnotować. Ja trafiłem, to jest miejsce, gdzie będzie realizowana, najprawdopodobniej, mam nadzieję, że może nie, ale to już szanse są najmniejsze, centralny port komunikacyjny. To jest ten teren i również jest to obszar. Nie spotkałem się, proszę Państwa, w trakcie ostatnio prowadzonych badań. Ja tam wykonywałem badania takie z doskoku na potrzeby prowadzonej pracy dyplomowej, ale nie spotkałem się z miejscem, gdzie byłoby takie zagęszczenie saren. Po prostu podczas jednej wizji terenowej naliczyliśmy ponad 100 osobników. Także bardzo, bardzo dużo. I na takie sytuacje sarna nie jest gatunkiem rzadkim, nie jest gatunkiem wymagającym jakichś specjalnych form ochrony. Ale jeśli trafimy na obszar, w którym dane zwierzę jest nieproporcjonalnie liczne, które stanowi dla niego taką enklawę występowania, koniecznie musimy to uwzględnić w raporcie. Gatunki dziwne, również zwłaszcza w ostatnim czasie, dość duży problem, jak interpretować ich obecność. To już nie jest nasza sprawa do końca, jak interpretować, ale trzeba na nie koniecznie zwrócić uwagę. Na przykład karolinka, widoczna tutaj. Mandarynka jest już dosyć powszechna, zaraz będzie. Karolinka jest jeszcze rzadsza, ale pojawia się w bardzo dziwnych miejscach. Nie myślcie Państwo, że to jest samica karolinki, to jest samica krzyżówki. Ten karolinek, że tak się wyrażę, nie ma partnerki. Ale karolinki już też, podobnie jak mandarynki, gnieżdżą się u nas. Gnieżdżą się u nas na dziko, czyli jakieś samice muszą być. Gatunek dziwny, absolutnie rodzimy w dziwnym miejscu. To jest samiec płaskonosa.
Na fosie w środku miasta przy pętli Sadyba, przy dawnym muzeum, przy Muzeum Katyńskim, nie wiem czy dawnym, przy chwili Muzeum Wojska Polskiego, Muzeum Katyńskim, ono cały czas jest. Od dwóch lat w tym samym miejscu, tam albo na jeziorku Czerniakowskim, wydaje mu się, że jest krzyżówką, ponieważ tokuje do samic krzyżówki, przegania samce krzyżówki dwukrotnie od niego większe. Bardzo ładna kaczka zresztą. Mandarynka, przed chwilą wspomniana, że gnieździ się regularnie, w zasadzie powinniśmy ją traktować jako gatunek rodzimy. Także to są, proszę Państwa, problemy, przy których w trakcie nadzoru musimy sobie zdawać sprawę. Ja do ptaków problemowych wrócę na następnym wykładzie, który będzie poświęcony opiniom ornitologicznym ptakom w miastach. Bardzo, bardzo też ważny temat. Na razie bardzo Państwu dziękuję.